Rola impostora mamy we trzech role. Czy to będzie mafia? Nie, to jest kamuflażer. Czyli będziemy mogli się ładnie tutaj maskować na szaro, tak jak mamy przycisk właśnie camo, i na podstawie niego tutaj robić fragi. Dobra, lecimy do elektrykala. O Boże, tutaj przy tylu osobach padło ciało, co jest grane. Ciało wygląda tak. Wchodzę sobie do elektryka, żeby naprawić światła. No był kamuflaż, wchodzę sobie tam, no już chciałem zrobić. Nagle widzę, że Kyle go zabija, później znika kamuflaż i Ben tu też wchodzi, więc może potwierdzić. Zgadza się. Jakiego zabija, miły? Więc kto? Jak on się nazywa? XKYGOZ. Tylko nie jestem pewny, czy to on zabił, kurczę. Ale ja światła próbowałem naprawić. Ja go nie zabijałem, wleciał wampir najprawdopodobniej. Możliwe, być Morty. No możliwe, że to nie on, bo może nie tak wyszedł. A Morty to może tak być. Nie no, ja normalnie próbowałem światło naprawić. Na razie to możemy skipnąć, bo póki co to nie jest powiedziane, że to jest on. Uważaj się na dajmy go do specjalisty. Jakby, a ile tam było osób w ogóle? Cztery osoby. Bodajże ja byłem, Cargo i jeszcze tam dwie przy światło. Myślicie, że na oczach by zabił? No, bo się kamuflaż skończył, nie? No, on zabił i w tym momencie kamuflaż. Skończył. No, myślę, że skrillujemy Karogza, ale nie tak dosłownie, bo on mógł tam naprawić światła, kiedy był kamuflaż, ale nie musi być akurat impostorem. Dobra, i przypominam o tym, żebyście zadania robili wszyscy, bo ja były trzy osoby, które nie robiły w poprzedniej, już nie pamiętam kto, więc róbcie, bo inaczej nie ma szans wygrać jako krumujeci, dobra? Skip póki co. Dobra, teraz myślę, że tym trochę legitu sobie zrobiłem, że powiedziałem, żeby robić te zadania, a teraz trzeba się wziąć i zacząć coś w tym Emongu zabijać, robić jakieś fragi. Dobra, próbujemy, ryzykujemy. No mamy kamuflaż dopiero za 30 sekund, co prawda, ale myślę, że mimo wszystko możemy za chwilę próbować coś działać. Dobra, lecimy tą choinkę zrobić. Szybko, 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 szybko. Okej. Możemy lecieć dalej. Nie wiem, polećmy sobie na kamery może. Pyk, pyk. Dobra. Come on. Lecimy. On ma tarczę, Krzysiu ma tarczę. Nie wiadomo od kogo. Dobra, wszyscy za mną biegną. No tutaj nie mogę zabijać, bo się na tym tylko wywalę. Dobra. Więc Krzysiu tu jest czysty na pewno z tej rundy. No i znowu on zgłasza. Ten, co przed chwilą był podejrzany. No dobrze. Wanku, gdzie byłeś? Ja byłem z Polakiem i z kim jeszcze? Wanku był w laboratorium czy też? W labie, tak. Krzysiu i Polak był ze mną. Dobra, Dom, gdzie byłeś? Ja ogólnie jestem nad Storage'em. Dobra, Gumball. Ja byłem z tym, z HTTNTT486. Security, a później odszedłem od niego i byłem w laboratorium. Kulek, Polak. Ja byłem w elektryku i robiłem Donalda. Ale pobiegłeś potem z nami, w prawo do laba, Polak, ze mną i z Krzysiem. Ej, według to nie ja mówiłem, to mi się Igo J. Igo J, proszę. Ale to czekaj, bo to według nazw, nie? Bo teraz nie pasuje, jakby teraz pytał nie, Polaka, więc tak, teraz nie pytano. No właśnie, Wenku, my większość gry chodziliśmy za rączki, więc raczej, no. No, ty byłeś ze mną. I po to z Krzysiem, tak. To na pewno dobra. Mogę z tego fraga wyciągnąć Wenka, bo z nim chodziłem praktycznie całą grę i nie zabiłem. No ja mogę potwierdzić też Wenka. No, dobra, ogółem ciało jest w labie przed skanem. Chciałem się pójść przeskanować. Ciało się wywaliło obok mnie. Możliwe, że poszedł Warlock albo po prostu wampir. W labie był chyba Krzysiu. Mówił. Byłem ja, Wenku i Polak. Tak, no. No tak, ktoś wchodził do specimena. Ja wchodziłem, ale ty. Wchodziłem. Znowu Karok zgłasza, drugi raz. W poprzedniej tam byłeś blisko tego ciała. Aż trochę to jest lekko podejrzane, ale a może być taki zbieg. Ile ciało ma sekund? Napisałem swoją opinię. Ciało ma dosłownie 2 sekundy, bo się wywaliło. No to na pewno nie zrobiłem tego ja, Polaka. A ktoś był na Vitalsach na końcu, jeżeli to ciało padało? Widział ktoś, liczył ktoś czas albo plus minus? Nie. Albo jakiś sir czy coś? Nikt. Nie.
No dobra. Dobra, jakbyście nie podejrzewali, to było rozpowiedziałem, jak Gito próbował do mnie wejść. No dobra, drugi raz tutaj właśnie granatowy zgłasza ciało, także jest trochę podejrzany na jego stronę, ale dobra, wybaczymy mu to, jak wyjdzie mu to po raz trzeci, no to już nie będzie za ciekawie. No różowego musimy tutaj pilnować, ale on ze mną biega, on ma tarczę od kogoś i w tym jest problem, że właśnie on ma tarczę i tutaj możecie przemieszczać sprytnie. Czy ja mogę wentować w ogóle jako impostor? To jest też dobre pytanie. Nie mam do fiksowania tutaj, do trollowania tego, kabelków. Dobra, tu jest dużo osób. Dobra, uciekamy od nich, uciekamy od tego różowego. Bo ciągle się za mną trzymają. Masakra. Dobra, musimy coś fragować, bo inaczej nie ma szans, żeby to... Kto znalazł ciało? Halo, Beluga. Ja, Beluga. No, to było w labie. W labie. Znowu. W labie. Widziałeś coś, kogoś, gdzieś? Nie, nie widziałem. Po prostu szedłem chyba naprawić światła i po prostu widziałem ciało. Tylko był kamuflaż włączony. Coś więcej masz z informacji, czy nie bardzo? Kamuflaż, no, był faktycznie. Dobra, sprawa wygląda tak. Jedna osoba zginęła 5 sekund temu i to był... kto to był? Czekaj. Trzy osoby zginęły w tej rundzie, dobrze? Tak, czy dwie? Trzy. Ej Boże, teraz kolorki nie wiem, który gdzie. Chyba najpóźniej zginął teraz właśnie chyba Krzysiu, na samym końcu bodajże, 3 sekundy. Potem 3 sekundy przed Krzysiem jeden jakiś padnął, nie wiem, chyba niebieski, granatowy. A dużo wcześniej padnął jeszcze jeden, nie wiem, który to był, chyba pomarańczowy. Dobrze. Ale w ciągu 20 sekund padły 3 ciała, więc no nie wiem, czy trzech impostorów gdzieś nie było razem, znaczy może w jakimś pomieszczeniu i zabijali wbiegające osoby. Co? W specimenie było dużo osób. Znaczy, ja rozdzieliłem wiele osób, które pobiegło do lawy, ale nie wiem, bo ja uciekłem, bo tam było was tak, dosłownie. W specimenie wiem, że był Polak i dalej nie wiem. Ej, kto z Krzysiem jeszcze biegnął do tego specimena tam, bo was tam grupa biegła, kilka ja osób. Ja Polak i Wojtek. No i Krzysiu nie żyje, no to gdzie wyście go zostawili? Dobra, no ja w sumie generalnie, szczerze to nie wiem, bo się zająłem tym zadaniem i tam też był Wojtek generalnie i a Wojtek? Ja byłem teraz w górnej dekontaminacji, szedłem ze strony specimena. No ale to po co biegłeś na dół? Pobiegłeś na dół i pobiegłeś z powrotem do góry? Nie, pobiegłem na dół. No pobiegłeś na dół, ale co, potem znowu do góry biegłeś? Do admina. Aha, czyli ty od strony admina wbiegałeś do tego, do specimena i potem biegłeś do góry. Tak, potwierdzam akurat. Aha. Dobra. I minąłeś tam Polaka z tym, z Krzysiem. To co się z Krzysiem stało? Halo? Nie wiem. Albo był szeryfem i się wywalił, chyba że nikogo tam nie było z nim. Albo po prostu... Mamy trzech impostorów, jest 9 osób, musimy kogoś wywołtować. No to trzeba 10 sekund, kogo? Ej dobra, meetinga zrobimy następnego, skipnijcie. Dobra, bo... Mogę też powiedzieć. Dobra, musimy sobie dobre alibi wyrobić jako tutaj crewmate. No nie no, jest trzech impostorów, a tutaj mamy bardzo niewiele tego czasu, dobra. Zgłaszaliście, bo wiem, który to był zabijek, go. Mogę to potwierdzić, że nie jestem impostorem. Jako jedyny zostałam na zewnątrz. Powiedziałem, że ktoś umrze tam. Ja byłem obok tego. Ja byłem tam obok przycisku, chciałem zgłosić przycisk, ale ciało było. Problem jest taki, że ja nie mogę jako moja rola zgłaszać meetingu i jest trochę przywał, kurde. Tak Polak przy tobie stał dziwnie. Znaczy ja chciałem meeting zrobić, ale kurde dobra. Nie mogę jako ta rola. Polak też nie robił. Polak też nie robił. Polak też nie robił. Ja muszę odpalić swoją pamięć i przypomnieć sobie, kto biegł ze mną, bo ten, co był obok mnie, to zabił właśnie. Ale nie, że coś, wy wszyscy tam byliście, chciałam powiedzieć. Każdy był. Nie, znaczy, ja powiem wam tyle, jakby tak weszliście do środka, to tak jakby po prostu się odsunął. Okay. To mi się wydaje, ten... Do kogo wywalamy? Kogoś i znowu na kamuflażu padło ciało, na samym końcu. Mi się wydaje, że biegł obok mnie klepsik, ale nie wiem, czy... Ale ja dosłownie wyszedłem. No to dobra, musimy kogoś wygłosować chyba. Mi się przypomina, że ktoś obok mnie biegł, bo ten zawił, ale... Ja wam przypominam, że wy byliście w dosłowną piątkę w elektryku i dwie osoby zostały w tam ofisie i tada.
Myślę, że u mnie podejrzani są Polak It i Gumban. Okej, okay. Czyli ja nie masz problem. No to nie wiem. A Wojtek, ty biegłeś do elektryka normalnie teraz? Nie, ja wychodziłem dopiero z laba. Tak sobie przypomniałem, że Gumball chyba biegł obok mnie. To czemu ty pobiegłeś totalnie w inną stronę? Wojtek. Taska zrobić ostatniego, czy co? Jakie masz wytłumaczenie? Ja sobie mógłbym przed... No dobra, ja nie wiem na kogo. Ja też nie mam. Trochę strzelba by musiała być, ale no nie wiem, czy w Gumballa strzelać, czy Wojtka. Ja myślę, że na Gumballa, a później na Wojtka. Na mnie z szybko, macie 5 sekund. Please, nie egze jakiś, Boże, jak to będzie egze jakiś. No to tester, nie, to będzie. No to jest egze, to jest najgorzej. Ja pierdolę. Dobra, zobaczymy. Jeżeli był jesterem, to będzie taka wtopa i tak bym nic nie zmienił moim głosem. Jackal! Ej, dobra. Jackala żeśmy walili i wygraliśmy.